Pan Walter Witeczek też kiedyś był w młodzieżowej drużynie pożarniczej. To było jakiś czas temu, ale wciąż młodość pozostała jeszcze w sercu i w wyglądzie. Panie Walterze, jak pan sobie wrócił pamięcią do tego, jak pan był tym właśnie młodzieżowcem takim, co to dla pana znaczyło? Dlaczego pan w ogóle wtedy wstąpił w te szeregi? Znaczy się, dlaczego wstąpiło? Po prostu fascynacja strażą, może chęć pomagania drugim osobom, chęć niesienia pomocy. I to po prostu od młodzieżowych drużyn się to zaczyna, nie? Że po prostu zaczynamy, że nasze jakieś tam ćwiczenia wykonywać, jakieś zawody młodzieżowe, no i po prostu się zaszczepia tych strażaków i nie mówię, że wszyscy, ale dużo część z młodzieżowych drużyn zostaje jako dorośli i zostają jako członkowie straży pożarnej, nie są pomoc bliskim. Czyli jakby wzrastacie w takim byciu strażakiem, trochę jak w klubach piłkarskich, bo też takiego trampkarza po seniora, tutaj też po seniora, prawda? Bo są strażacy seniorzy, ale nie tacy, że tam w akcji, tylko już honorowy taki są. Strażak właśnie. Po 65 roku życia przychodzą jako seniorzy i już nie mogą uczestniczyć w akcjach, ale dalej wspierają nas duchowo może i jakoś tam jeszcze fizycznie, czy pomagają zorganizować jakieś ćwiczenia, jakieś zawody. Dokładnie. Jeszcze pomagają, niestety już w akcjach już nie mogą uczestniczyć. Nie? I jak taka jednostka jak wasza zyska na tym dofinansowaniu? Bo to jest jednak pieniądz dodatkowy, zewnętrzny, zawsze strażacy potrzebują tych pieniędzy na sprzęt. No oczywiście, to jest taki dodatkowy pomoc finansowa. Jest bardzo potrzebna, bo wtedy za takie pieniądze na przykład możemy zakupić umundurowania do młodzieżowych drużyn, czy jakieś przyrządy do ćwiczeń, bo jednak te kategorie są trochę inne, to są ćwiczenia, bo to jest w CTIF-ie, to jest całkiem inne ćwiczenie niż przy dorosłych, więc ten sprzęt jest inny, więc potrzebujemy dodatkowo to zakupić i to właśnie taki zastrzyk finansowy pomaga nam wykonywać te... Bardzo dziękuję, super.